23 marca o godzinie 17 w świetlicy wiejskiej w Gołaszynie odbyło się spotkanie zainicjowane przez samych mieszkańców. Spotkanie jest efektem petycji wystosowanej do wójta gminy Łuków, w którą mieszkańcy wyrazili niezadowolenie z wybranej przez wójta lokalizacji dla oczyszczalni ścieków. My jako mieszkańcy Gołaszyna prosiliśmy pana wójta o spotkanie. Nie do końca zgadzamy się na lokalizację wybraną przez wójta oczyszczalni ścieków. I nasze dzisiejsze spotkanie ma na celu po prostu rozwiązanie tego problemu. Lokalizacja wybrana przez mieszkańców jest w dwukrotnie większej odległości od proponowanej przez wójta. Czemu to skutkuje? Czy obawiacie się zapachu po prostu? Dokładnie. Bo obawiamy się po prostu niekorzystnych zapachów. To jest rola wójta, żeby wyegzekwował od zakładu przemysłowego podczyszczenie tych ścieków i wprowadzenie ich do kanalizacji w formie podczyszczonej, tak? Gdzie ten ładunek będzie zmniejszony o 50 czy 60%. No i tak się postępuje z zakładami przemysłowymi. Natomiast sytuacja, kiedy byśmy te 20 tysięcy RM-ów wrzucili, no to wiadomo, to jest klęska ekologiczna. Mam drobne pytanie. Czy biorąc pod uwagę wszystkie zakłady przemysłowe z okolicznych wiosek, w tym Agrotop, to jest największy producent według mnie zanieczyszczeń, dodając sumę osób, która będzie nieznacząca przy tak dużych zanieczyszczeniach, ta oczyszczalnia da radę? Jesteśmy tutaj, jak pan wójt zresztą powiedział, na etapie rozmów, pertraktacji z firmą Agrotop, czy oni będą podłączać ścieki, czy nie? Może lepiej ten, kto wiedział o tej lokalizacji. To, że wy tam w studium planujecie, to może planujecie. Ale my mieszkańcy najbardziej zainteresowani nie wiemy o tym nic. Dopiero teraz, w Dzień Kobiet, urządzony przez mężczyzn, dowiedzieliśmy się, że będzie tutaj oczyszczalnia. Nam zaplanowana na Dzień Kobiet taka wiadomość. A pan tutaj nam sugeruje, że od 90 któregoś roku jest lokalizacja. Dla kogo ona była planowana? Ona była planowana w kuluarach. Ale nie, my mieszkańcy o tym nie wiemy. Finałem zebrania była zmiana planowanej lokalizacji, co w praktyce znaczy odsunięcie oczyszczalni o dodatkowe 200 metrów od zabudowań. Wójt wspólnie z mieszkańcami doszedł do porozumienia, iż inwestycja, jaką będzie sieć kanalizacyjna oraz oczyszczalnia w północnej części gminy, jest konieczna. Najważniejsze, że wychodzimy z tego zebrania z poczuciem kompromisu i takiego zrozumienia wśród mieszkańców, że jest potrzebna kanalizacja, że jest to dobra inwestycja i że oczyszczalnia gdzieś musi fizycznie zaistnieć. Szukamy w tej chwili najlepszej lokalizacji. Chcemy również wsłuchać się w głosy mieszkańców, chcemy te głosy uwzględnić i na pewno, jeśli będziemy mieć tylko takie możliwości techniczne, to zrobimy wszystko, żeby lokalizacja tej oczyszczalni była w takim miejscu, które okaże się miejscem kompromisu, bym tak to nazwał. My na pewno mogę zapewnić, że nie będziemy oszczędzać na technologii. Na dzień dzisiejszy, jakie są nowoczesne technologie do tego typu oczyszczalni małych, jeśli są dostępne, to wykorzystamy te najbardziej nowoczesne rozwiązania i tutaj mogę też zapewnić, że nie będziemy na tym oszczędzać.